odległych ziem, przez odmęty wód wiódł żeglarzy pełen marzeń szlak. Płynęli do nieznanych ziem, wolności wciąż śnili sen przez ocean mgłę na świata bez. Mocą dzielnych serc szli w obcą dal, niosąc wiarę w pełne szczęścia dni. Magia nowych miejsc tuliła żal, dom rodzinny lśnił za morzem mgły. Szumiała im nadziei pieśń zdobywców roznosząc wieść, a wolności wiatr niósł nowy ład. Przed setkami lat, gdy Ameryk lud nowych braci witał u swych wrót, nie przypuszczał nikt, że to chwila ta wielkim nacjom prapoczątek da. I idą tu z najdalszych dróg, niestraszny jest wyzwania trud, wiedzie ich przez świat nadziei szlak. Tu budować chcą ten dom ze snu. Champlain. Rok 1589. Henryk z Navarry zostaje królem Francji. Henryk interesuje się Ameryką Północną, ale od wypraw Jacques'a Cartiera 50 lat wcześniej francuskie plany kolonizacyjne upadły. Zatem Henryk wzywa starego towarzysza boju de Shasta, by znalazł kolonię dla Francji. Rok 1603. Dwa statki wypływają z portu Honfleur, a przewodzi im La Bonne Renommée Françoise pod komendą kapitana Grave de Ponta, zwanego także Pont Grave. U jego boku stał Samuel Champlain. Wszyscy na pokład! Mamy sztorm! Spójrzcie, mewy! Ląd już niedaleko! Jak dobrze, że ominęliśmy tę wielką górę lodową. Bałem się, że to już koniec. Rzeka Świętego Wawrzyńca! Ależ ona jest szeroka! Mapa jest zła. Bik jest tutaj, a Saguenay tutaj. A tak, to Tadoussac. Sądziłem, że to będzie wielkie miasto. Po 72 dniach na morzu dopłynęli do zatoki w Saguenay. Bądź pozdrowiony, wielki wodzu Anadabiżu. Witaj, wielki biały wodzu. Dzięki, że przywiozłeś mi synów. Wasze skóry za to? Mhm. To ogromny kraj, a tipi dotykają nieba. A każde tipi jest inne i twarde jak kamień. A wojownicy są silni, a ich wódz wielki. Jestem zadowolony, że wasz wódz królu okazuje przyjaźń memu ludowi i pomoże nam walczyć z wrogiem. Teraz ty weź fajkę pokoju. Te wstążki mówią nam, skąd przychodzą duchy. Cztery duchy w jednym ojcu ludzi, jedynym wspólnym Bogu. Opowiedzcie mi o waszym, jak stworzył białych ludzi. Cóż, więc stworzył mężczyznę o imieniu Adam, lecz on był sam. Oczywiście samotny Adam się nudził, więc Bóg wyjął mu żebro i... tego sami rozumiecie. Podoba mi się ta religia, tak samo jak moja. Nasze kobiety są piękne! Nasi przyjaciele płyną 100 kilometrów w góry rzeki Saguenay. Zamierzają założyć pierwszy fort handlowy na tych ziemiach.
Tak, wielki biały wodzu. Płyńcie w górę rzeki i tyle. A istnieją podania o wielkiej słonej wodzie. Czyżby to była poszukiwana droga do Chin? Statki płynęły rzeką Świętego Wawrzyńca aż do miasta Trois-Rivières. To dobre miejsce, by zaprzyjaźnić się z Indianami i zorganizować handel. Pora już wracać. Lecz tego dnia w czerwcu 1603 roku, patrząc na trzy rzeki, Champlain miał wielkie marzenie. Pomyślał o stworzeniu kanału. Po powrocie do Francji nasi przyjaciele dowiedzieli się, że dowódca de Chastes zmarł, a na ich żądanie Pierre Duguay-Demont został mianowany generałem broni Akadii, Kanady i innych terytoriów w Nowej Francji z wyłącznym prawem do handlu futrami. Wyszedł nowy dekret króla. Cisza! Ponoć jego wysokość wydał dekret i od tej pory król ma monopol na handel futrami. Co z nami będzie? Nikt nie zabroni mi handlu futrem! Nie zgadzam się na to! My, kupcy, mamy wpływy! Druga wyprawa Champlaina. W kwietniu 1604 roku olbrzymi statek wypłynął z Le Havre. Kapitanem był Duguay-Demont, a towarzyszyli mu Champlain, Jean de Pontrecourt i inni. Trzy dni później wypłynął statek pod komendą Pontgrave'a, a po miesiącu na morzu... Kapitanie, widać jakiś statek! Ahoj, statek na bakburcie! Bezprawni handlarze futrami, tym razem nam nie uciekną. Precz! Konfiskuję wszystko! Wedle moich ocen, panowie, spędzimy na tej wyspie zimę. Nazwiemy ją Saint-Croix. Tutaj. Umieram z pragnienia, to koniec. Weź to, cydr, pij to. To niestety szkorbut, co mamy robić? Ciężka była pierwsza akadyjska zima. Prawie połowa z 80 ludzi zmarło, a ci, którzy przeżyli, byli bardzo osłabieni. Gdzie oni są? Już połowa czerwca. Nie spędzimy kolejnej zimy na tej wyspie. Straciliśmy już wielu ludzi. Nie, kolejną zimę spędzimy w Port Royal. Jest spokojniejszy i klimat ma lepszy. Wieści, jakie przywiózł nam nasz druh Pongrave, sprawiają, że trzeba się zastanowić nad przyszłością kolonii. Wrócę do Francji, by bronić naszych interesów. Po powrocie do Francji Duguay-Demont zaplątał się w niekończące się intrygi i spiski. Wreszcie poprosił swego przyjaciela Poutrincourta o pomoc. Wypływam do Ameryki. Zechce pan płynąć ze mną? Do Ameryki? Podróż na inny kontynent w moim wieku? Marzyłem o Ameryce. Chciałem ujarzmić rumaka, pojechać lokomotywą parową. Popłynę do Ameryki.
Lecz król może nie przedłużyć czarteru. Bez obaw, ja go przekonam. O, wasza wysokość, czy zechce nam wasza wysokość udostępnić statek na podróż do Nowej Francji? Zatem jak? Zatem tak. Proszę wszelako pamiętać o ryzyku. Tam wciąż działają nasi wrogowie. Oto mój statek, Jonasz, piękny, zgodzi się pan? Za kilka dni podniesiemy kotwicę i wypłyniemy. Wiosna już niedaleko. Wkrótce przypłyną statki z towarami. Ludzie się bardzo niecierpliwią. Czy wielu straciliśmy ludzi tej zimy, Champlain? Nie, niewielu zmarło, ale nasi ludzie są już słabi. Już my ich urządzimy. Odwiążemy wszystkie cumy. Ale będą się mieli spyszna. Może wywiercimy dziury i statek za to, nie? Za długo już czekamy. Zbierzcie ludzi, szkoda czasu. Gdzie oni są? Już połowa maja. Monsieur. Chcecie zabrać księdza do Ameryki? Nie mnie, robota czeka. Chcecie księdza? Nasi księża nie lubią morskich podróży. Dobrze, ale po Wielkanocy wracam. Wreszcie możemy stawić żagle. Teraz trzeba nam tylko dobrych wiatrów. Na co jeszcze czekamy, kapitanie? Codziennie mówi pan, że jeszcze nie czas. Czemu? Człowiek, dla którego pracuję, nie chce, by ta wyprawa wyruszyła. Skoro tak, precz z mojego statku. A pańscy ludzie popłyną z nami bez pana. Już czerwiec. Boję się, że nie przypłyną. Musimy opuścić kolonię. Ahoj! Przybywam z wieściami! Statek już płynie! Przyjaciele, powiem wam, że jeśli chcecie tutaj przeżyć, musicie polegać na sobie. Zasiejcie wreszcie pola, zasadźcie warzywa, a nie będziecie zimą chorować. W dniu w niebo wstąpienia z Francji przypłynął statek. Ale przywiózł niedobre wieści. Cofnięto koncesję. Francja nie przyśle więcej statków. Kolonizatorzy naprawdę musieli się poddać. Wasza wysokość, oto plony z Nowej Francji. I co wasza wysokość powie? Czyż to nie najcenniejsza rzecz, jaką moglibyśmy przywieźć z kolonii? Muszę przyznać, że to mocny argument. Zbadałem powody pańskiej decyzji, każdy z osobna, wasza wysokość. I na moją białą brodę one są wbrew boskim prawom. Żaden z handlarzy, których faworyzujesz, nie oddałby źdźbła zboża na użytek Francji. Za to my, wasza wysokość, skolonizujemy kontynent. Wasza wysokość doskonale wie, że nie wiedzie nas chciwość. Najważniejsza jest dla nas korona i wielkość waszego królestwa. Handlarze mają statki, których nam trzeba i dużo złota. Czy wasza wysokość ceni handlarzy futrem oraz ich złoto? Czy wasza wysokość nie ceni nas wyżej? A więc dobrze przekonaliście mnie. Odnowię waszą koncesję. Wszelako przedłużam ją tylko na rok. Jedną chwilę, maestro. Poradź, przyjacielu, co zrobić, by złoto nie było najważniejsze. O Boże, bez złota nie można rządzić.
W roku 1610 Ravaillac, fanatyk religijny, zabił króla na paryskiej ulicy. Tego wspaniałego króla wzór tolerancji i wyrozumiałości. A nasi przyjaciele znów wypływają. Poutrincourt postanowił odzyskać Akadię. Pontgrave będzie negocjował z Indianami i wyśle do Francji statki pełne skór. Natomiast Champlain zostanie gubernatorem kolonii Quebec. 3 lipca 1608 roku Champlain powrócił wreszcie do Quebecu, który nie zmienił się ani o jotę. Gdzie zbuduje miasto, myślał Champlain. Oto idealne miejsce. I tu właśnie powstało miasto Quebec, na skalę wychodzącej na rzekę Świętego Babrzyńca i całą dolinę. Metropolia ta będzie rosła i potężniała, będzie kolebką i przyszłością tego kraju. O tak, to w istocie okazałe miasto. Czasem się zastanawiam, jakie ono będzie w przyszłości. Kiedyś zapewne będzie wyglądało tak. Nie podoba ci się? Cóż, skoro ci się nie podoba, miasto może wyglądać tak. Przepraszam, panie Champlain, nazywam się Testu, jestem rolnikiem. Zawiązał się spisek przeciw panu. Chcą pana zabić i przejąć całe miasto. Za spiskiem stoją potężni ludzie. Chcą zabrać panu wszystko. Oskarżeni przyznali się do winy, brak okoliczności łagodzących, zdrada i podżeganie do zabójstwa. Wyrok tylko jeden, ścięcie. Wyrok jest sprawiedliwy, ale nie chcemy tworzyć męczenników. Trzeba ich ukarać. Zgadzam się. Zetniemy tylko jednego. Przed nadejściem zimy Pontgrave wrócił do Francji z towarami, jak planował. Jednak kolonia znowu zapłaciła ciężką cenę ostrej zimie. Jak ustalono, Pontgrave powrócił wiosną, przywożąc ludzi i towary. Dwa koce za skórę. Nie, 3 koce za skórę. Zgoda. Wiele księżyców temu obiecaliście nam pomoc. Mieliście zniszczyć naszych wrogów. Irokezi są groźni. Ruszamy na wojenną ścieżkę, a wy z nami. Dałeś słowo. Obiecałeś, że dasz nam ludzi. Jeśli Irokezi walczą z naszymi przyjaciółmi Algonquinami, to są naszymi wrogami. Będziemy walczyć razem. Lipca 1609 roku wszyscy wyruszyli na wojnę. Popłynęli w górę rzeki, by szukać Irokezów. Natknęli się na jezioro, które nazwali jeziorem Champlain. Thank you.
Po zwycięstwie w bitwie pod Ticonderoga Champlain zapewnił sobie dozgonną przyjaźń Algonquinu, ale francuskim koloniom zagroził Nowy Świat, ponieważ Irokezi, jako waleczni wojownicy, sprzymierzyli się z Anglikami. To oni przeważyli w ostatecznej bitwie, a tych bitew było co niemiara. W jednej z nich Champlain został ranny. Kolejne zwycięstwo. Niestety, Champlain cierpiał z powodu obojętności Francji, która mało dbała o swą przepiękną kolonię. A właśnie tutaj nasz niestrudzony pionier był szczęśliwy i pokonywał najróżniejsze problemy. Champlain wyruszył w kolejną misję. Pomimo niechęci Indian zamierzał płynąć w górę rzeki Ottawy do samego morza, mając nadzieję na odkrycie nowej drogi do Chin. A zatem, wielki wodzu, jaka jest twoja decyzja? To droga po śmierć, nie idziemy! Ale wodzu... Mimo nalegań, Indianie odmówili prowadzenia Champlaina na północ, a zatem musiał wrócić. Champlain wyruszył na kolejną kampanię. Ta była najpomyślniejsza, gdyż odkrył wielkie jeziora, ziemię Huronów i Irokezów. Jednym z najciekawszych jego odkryć jest jezioro Huron i jego zatoka Georgian Bay. Jest sierpień, a my jesteśmy w Kamiagi, największej wsi nad jeziorem Huron. O mój Boże, czy wiesz, że to będzie pierwsza franciszkańska misja w Kanadzie? Tak. A moi ludzie, czy ci się podobają, ojcze? Jesteśmy na wojennej ścieżce. Oczekujemy 2500 wojowników. Możesz na nas liczyć. O, Chateguin, mój bracie. Bracie krwi i mój biały bracie Champlain. Witajcie. O. Nie, nie! Stać! Wracajcie! Tak nie można! Stójcie! Strzelcy, strzelać! Uciekajcie z placu boju, bracia! Ach. Wiatr się zmienił. Wieje w naszą stronę. Wracajcie na pole bitwy. Ale zachowujcie szyki. Nie odchodźcie. Możemy jeszcze wygrać. Jeśli odejdziecie, to koniec. Nie idźcie! Ach. Champlain długo będzie rozpamiętywał przegraną bitwę i rozmyślał o Francji, w której Kanadą są zainteresowani tylko kupcy. Człowiek o słabszym charakterze już dawno by się poddał. Jednak Champlain wytrwał jeszcze wiele lat i z niewyczerpaną energią tworzył zupełnie nowy kraj. Przywiózł do Quebecu młodziutką żonę, a do niedalekiego Cape Cod zawinął statek Mayflower z purytanami na pokładzie.
Anglia wypowiedziała Francji wojnę, a Quebec był bardzo długo oblężony. Traktat pokojowy w Saint-Germain przywrócił Francji jej kanadyjskie dobra, a w roku 1635 Champlain zmarł w Quebecu. W tym czasie w Kanadzie mieszkało 150 Francuzów. Francuzom było zbyt wygodnie we Francji i pozwolili, by jedna z największych okazji w historii umknęła im z rąk. Wersja polska na zlecenie wydawcy Hipokampus SBI Media Polska. Reżyseria Artur Tyszkiewicz. Dialogi Kamila Klimas-Przybysz. Konsultacja dr Marek Szopski. Wystąpili Stanisław Brudny, Waldemar Barwiński, Wojciech Paszkowski, Janusz Wituch, Cezary Kwieciński, Joanna Budniok-Felix i inni. Tekst piosenki Wiesława Sujkowska. Śpiewa Monika Wierzbicka.